Dzień dobry, witam wszystkich na sesji wtorkowej. Szósty dzień lutego, zapraszam na poranny przegląd techniczny. W sumie możemy od USD i od PY wystartować rynek, gdzie te górne ograniczenia są testowane. Niebieska linia wcześniej poprowadzona, ona tutaj myślę, że w jakimś tam stopniu można powiedzieć naruszona. Możemy sobie ją tutaj lekko jeszcze dopasować do obecnych zamknięć świec. Cały czas myślę, że jeszcze utrzymujemy tą tendencję. Jak sobie zobaczymy ten jeden przeskok tylko na tej linii, to widzimy, że tak naprawdę jest to bardzo horyzontalnie poprowadzone, a poziom cenowy tego oporu to są okolice 148,66, tak? Do zapamiętania 148,66. Oczywiście tam plus minus 2-3 pipsy zawsze warto wziąć pod uwagę, a z uwagi na interwał 4-godzinowy, to nawet plus minus 5 pipsów spokojnie można tutaj liczyć bez tutaj większej paniki, bo zobaczcie, że teraz odjechaliśmy na około 20, a to jest tak naprawdę bardzo bliskie sąsiedztwo tej strefy podażowej. No i cały czas, jeśli chodzi o tą parę walutową, skupiamy się przede wszystkim na tym górnym ograniczeniu i czekamy na rozwój sytuacji. Obserwujemy formacje świecowe, sygnały na tych formacjach świecowych, bo też takie podażowe powoli się pojawiają. Zobaczcie GBP USD. Zejście na głębokie mierzenia wewnętrzne tutaj się pojawia. Schodzimy na 88,6, czyli mamy coś takiego, że rynek to 61,8 przy kolejnym podejściu wybija, tak naprawdę przy trzecim, przy czwartym podejściu wybija dołem. No i to 886 obecnie zostało zaksięgowane. To jest jeszcze obszar godzinowy wczorajszej sesji amerykańskiej. Dzisiaj podczas sesji azjatyckiej jest lekkie podbicie. No i być może dla osób, które przegapiły wczoraj możliwość, to dzisiaj też na sesji europejskiej czy to amerykańskiej będzie takie drugie podejście, retest strefy popytowej, po którym moglibyśmy w jakąś pozycję tutaj na kablu zająć. Jeżeli chodzi o obszar cenowy, 1,25, 36, 37. Te okolice nas tutaj interesują. Idziemy sobie dalej. Główna para walutowa, czyli euro USD. Tutaj również jest przebicie, chociaż nie aż tak nisko. Nie aż tak nisko sięga ten nasz obecny dołek na euro USD. Przeciągniemy sobie to strefą. No i tak naprawdę ten zielony kolor oznacza dla nas oczywiście strefę popytową, strefę wsparcia na wykresie euro USD. Obecnie, jeżeli chodzi o kurs tej strefy 1.0711, 1.0712, ten obszar nas tutaj interesuje. Natomiast korekcyjnie moglibyśmy sobie tutaj coś bardziej lokalnego też wyznaczyć, jeżeli chodzi o ograniczenie górne. Mierzenie 1 do 1, czyli korekta pędząca. Tutaj w tym przypadku zakładamy równość AB, odcinka AB z odcinkiem CD. Oznaczymy to jeszcze odcieniem bardziej podażowym. No i tak naprawdę ten obszar jest naszą strefą oporu. Dokładny kurs 1,0840, tak? 1,0840, no około 90 aż pipsów od obecnej wyceny. Całkiem spora zmienność obecnie na wykresie głównej pary walutowej, także dzieje się tutaj te zakresy też na dosyć sporym poziomie. Jeżeli chodzi o obszar, jaki dzieli nas do strefy popytowej, to jest niecałe 40, dokładnie gdzieś tam 36-37 pipsów, więc tutaj zdecydowanie bliżej. No zobaczymy, jaki kierunek zostanie przyjęty przez notowania ETK w kolejnych godzinach i też mamy tutaj alerty poustawiane, jeżeli jakiś obszar zacznie być gdzieś testowany, czy okolice obszaru zaczną być testowane, no to wtedy zaczniemy mocniej się przyglądać tutaj na tym tle, jak wyglądają kolejne formacje świecowe. Zobaczmy sobie złoto. Tutaj na złocie ten obszar 61,8 zupełnie nam sytuacji nie odmienił. Jest zejście zdecydowanie niżej, ponad 7,86. Tutaj o 78,6 pozostawiam jako aktualną strefę popytową. Jeżeli cena by się cofnęła ponownie w ten obszar, w te okolice,
tej strefy wsparcia, no to gdzieś może będziemy jakieś decyzje jeszcze podejmować. Natomiast obecnie odjechaliśmy wyraźnie, więc nie ma tutaj mowy o zajęciu pozycji długiej. Potrzebujemy zejście gdzieś no na pewno poniżej 2020 dolarów za uncję. Bardziej to musi być około 2015 dolarów, może 2016. Natomiast na tą chwilę musimy po prostu na złocie poczekać, czy jest jakby, czy będzie perspektywa kolejnej szansy. No i szybko jeszcze DAX. Tutaj na DAX-ie na razie bez większych rozstrzygnięć. Punktem odniesienia, pułapem odniesienia od góry oczywiście cały czas pozostaje to obecne maksimum historyczne. Te dwa wierzchołki tak naprawdę niemal identyczne z sesji na koniec stycznia i tutaj z 1 lutego niemal podobne wyceny, minimalnie powyżej 17 tysięcy punktów. No i cały czas to pozostaje naszym ograniczeniem górnym strefą podażową. Jeżeli większa korekta na DAX-ie by się pojawiła, wtedy też celujemy w 3,82 z ostatniego swingu wzrostowego, okolice cenowe 16 760.